Kochani, chciałbym podzielić się też Słowem Bożym. Otwórzmy sobie Słowo Boże zapisane w drugim liście do Tymoteusza 1:12. Słowo Boże zapisane w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział i wiersz 12. I moje słowo, kochani, chciałbym zatytułować, cytując część tego wersetu: Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. Takie piękne słowo, bardzo mnie dotyka to słowo, bardzo je przeżywam i dlatego z tym słowem chciałbym dzisiaj wystąpić. Cytuję wiersz 12. Z tego też powodu znoszę cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Bracia, siostry, kilka myśli związanych z tym, że wersetem, a potem będę chciał rozwinąć moją usługę. Panie apostoł Paweł powiada, znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się. Panie, wstyd bardzo często występuje w życiu wielu chrześcijan. Bo jakże może człowiek wierzący iść do szpitala? To jest wstyd dla wielu. Jakże człowiek wierzący może cierpieć? Wstydzimy się do tego przyznać. Wstydzimy się często poprosić o modlitwę. Wstydzimy się, bracia i siostry, wystąpić publicznie, aby powiedzieć, że choruję. Aby powiedzieć, że muszę iść do szpitala. Aby powiedzieć, że cierpię. Aby powiedzieć, że wali mi się rodzina. Aby powiedzieć, że straciłem pracę i nie mam pieniędzy. Wstyd niby, prawda, dla chrześcijanina, ale apostoł Paweł, który naprawdę cierpiał, który według standardu tego świata był człowiekiem przegranym, nie był człowiekiem sukcesu, nie był człowiekiem biznesu, właściwie kończy swoje życie. To stary człowiek pisze ten list, list do młodego Tymoteusza i powiada, jestem w więzieniu, powiada, cierpię, ale nie wstydzę się, halleluja, jakież wspaniałe wyznanie, nie wstydzę się tego, bo wiem, komu zaufałem. Bardzo niezrozumiałe słowo, prawda? Jakby nielogiczne. Jak człowiek cierpiący, jak człowiek, który poświęcił swoje życie dla Jezusa i kończy to życie jako przegrany, powiada, wiem, komu zaufałem. Jak można ufać takiemu komuś? Zaufał mu zupełnie. Występuje tutaj jako autor, który poniósł klęskę swojego życia. I powiada, po pierwsze, się tego nie wstydzę, a po drugie powiada, ja cały czas ufam. Powiada, ja wiem, komu zaufałem. I powiada, ja wiem, że się nie zawiodę. Kochani, jakież to wspaniałe, takie wyznanie mieć na swoich ustach. Jakież to wspaniałe od starego człowieka takie coś usłyszeć pod koniec jego życia. Ja wiem, że się nie zawiodłem. Ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, komu zawierzyłem. A to, co widzicie, jakby chciał powiedzieć, to wcale dla mnie nie przynosi wstydu. To dla mnie nie jest żadną hańbą. Te więzy, te łańcuchy, które widzicie, te lochy, w których się znajduję jako chrześcijanin, jako dziecko Boże. Wyobraźcie sobie, czy pisząc do Tymoteusza personalnie się zwraca, wyobraź sobie, że ja się tego nie wstydzę. Niemożliwe. Kochani, można być chrześcijaninem i o tym dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać. Można być chrześcijaninem, który pozornie przegrywa. Pozornie, kochani, jest na pozycji przegranej, spalonej. Jest gdzieś w ogonku, na liście sukcesów tego świata, a dalej być szczęśliwym, a dalej być radosnym, a pisać listy do innych, powiadać, ja wiem, komu zaufałem. Jakby chciał powiedzieć, warto temu ufać, warto iść za tym kimś. Jest ktoś, na kim na pewno się w życiu nie zawiodłem. Za chwilę pokażę wam, na ilu osobach się Paweł zawiódł. Kochani, to osoba Pawła, o której rozmawiamy. To człowiek, który jest, kochani, autorem większości listów Nowego Testamentu. To człowiek, który jest jakby
bohaterem Kościoła, prawda? Bo najwięcej kazań się mówi o Pawle. I ten człowiek kończy jako przegrany i kończy z wyznaniem: wiem, komu zaufałem. To może poruszać serce. Bo czymże jest więzienie, czymże są więzienie, czymże jest choroba, czymże są nasze wszystkie problemy wobec świadomości, że ma się Chrystusa. Kochani, w co wierzysz? Komu ufasz? Komu zaufałeś? Oto pytanie, na które chciałbym, abyś sobie dzisiaj odpowiedział. Paweł wiedział. Paweł wyznaje, Paweł deklaruje, Paweł rozpisuje się w swoich listach. Na Chrystusie się nie zawiodłem. Powiada, Chrystus jest wierny do końca. Powiada, Chrystus jest ten, który mnie nigdy nie zawiódł. W co wierzysz? Pewien mężczyzna raz został zapytany, czy wierzy w Boga. On odpowiedział, wierzę w to, co wierzy mój Kościół. Dobrze. A w co wierzy w twój Kościół? On powiedział, mój Kościół wierzy w to, w co ja wierzę. A w co ty i twój Kościół wierzycie? On powiedział, my wierzymy w tę samą rzecz. I się skończyła rozmowa. Tak naprawdę w co wierzysz, bracie i siostro, drogi przyjacielu? W co wierzy twój Kościół? Pozwolę sobie powiedzieć dzisiaj wyraźnie. Nasz Kościół, Kościół Betania, tu w Katowicach, wierzy w Jezusa Chrystusa i wierzy w to, że Chrystus jest wierny aż do końca i wierzymy w to, że Chrystus nas nie zawiedzie, mimo że na zewnątrz życie wygląda inaczej. Chrześcijanie to wariaci. Idzie do szpitala i chwali Pana Jezusa. Ucinają mu nogę, a on śpiewa pieśni. Traci pracę, a on błogosławi dyrektora firmy. Bracia, siostry, to jest niesamowite być szalonym chrześcijaninem. Właśnie takim był Paweł. On tak mocno się trzymał Chrystusa, że dla niego nie było, nie miało znaczenia, bracia, siostry, gdzie jest, co przeżywa i czy ma cokolwiek w żołądku lub na sobie. Bo Biblia powiada, że było mu często zimno. Biblia powiada, że zostawili go jego przyjaciele. Biblia powiada, że bracia i siostry przeżywał różne straszne chwile. Wiecie, powiem tak, a propos apostoła Pawła, chyba nikt z nas, mam tę świadomość, że tu na sali siedzą ludzie bardzo schorowani, ale chyba nikt z nas nie przeżył tego, co przeżył apostoł Paweł. Wiecie, kiedy czytamy Słowo Boże odnośnie apostoła Pawła, on sam, bracia i siostry, o sobie wiele pisze. Od choćby drugi list do Koryntian, 11 rozdział. I kochani, kilka cytatów chciałbym przeczytać, żeby przybliżyć nam te wszystkie doświadczenia i troski, które przeżywał apostoł Paweł. Na przykład 16 wiersz 11 rozdziału, powtarzam jeszcze raz, niech nikt mnie nie uważa za głupiego. Myśleli, że to jest wariat, szaleniec, głupi człowiek. Wyobraźcie sobie, jak można żyć z takim piętnem na sobie. Albo 11 rozdział, wiersze 24 do 27. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity, po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany. 3-croć byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i w nagości. To życiorys apostoła Pawła, w skrócie, w 2 wierszach. Takie, bracia i siostry, przeżywał tragedie w swoim życiu. Ale powiada, ja wiem, komu zaufałem. Kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, właśnie w tym liście, który rozwija tę myśl, bracia i siostry, że warto ufać Jezusowi, powiada tak, jestem więźniem.
pierwszym rozdziale, wierszu 8. Albo w pierwszym rozdziale tego listu, w wierszu 15 powiada: wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji. A wśród nich Fygelos i Hermogenes. Wszyscy się odwrócili. Jestem więźniem, zostałem sam. W drugim rozdziale, wierszu 9 czytamy: właśnie dla owej Ewangelii znoszę ucisk, jestem więziony jak złoczyńca. Wyobraźmy sobie psychikę takiego człowieka, bracia i siostry. Wyobraźmy sobie stan zdrowia takiego człowieka. Wyobraźmy sobie, co przeżywał, co wspominał. Właściwie no nie miał nic dobrego o sobie do napisania. 3 rozdział, wiersz 11. Współuczestniczyłeś w prześladowaniach i cierpieniach, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Zaiste wielkie to były doświadczenia. Wymienia nawet miasta, którego nie chciały, którego nie kochały, mimo że zaniósł im Ewangelię. Powiada: ani w Antiochii, ani w Ikonium, ani w Listrze mnie nie przyjęto, prześladowano mnie. Moje cierpienia, moje więzy idą za mną. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. 4 rozdział, wiersz 14. Albo 4 rozdział, wiersz 16. Nie było przy mnie nikogo, gdy po raz pierwszy przeprowadzałem swoją obronę. Wszyscy mnie opuścili. Kochani, oto krótki życiorys wielkiego męża Bożego. Oto krótki życiorys bohatera Kościoła. Bohatera pierwszych wieków chrześcijaństwa. I ten, bracia i siostry, człowiek, który tak wiele przeżył, powiada: ja wiem, komu zaufałem. I przypomina mi się werset, bracia i siostry, który wypowiedział słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus: jeżeli przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi? W co wierzysz? Kogo słuchasz, bracia i siostro? Niezależnie od tego, co przeżywasz, niezależnie ile chorób masz, niezależnie ile razy w tygodniu musisz iść do lekarza, niezależnie od tego, jak bardzo twoja rodzina jest rozbita, niezależnie od tego, ile nocy przepłakałaś czy przepłakałeś, komu ufasz, komu wierzysz? Wiecie, to tak łatwo jest powiedzieć: ufam Jezusowi. Ale kochani, kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy człowiek zostaje sam, kiedy, wiecie, to wszystko tak bardzo przytłacza człowieka, wtedy natychmiast pojawia się gorycz. Wiecie, diabeł jest specjalistą od właśnie zaszczepiania goryczy w życiu człowieka. Co jest przeciwnikiem wiary w Boga? Właśnie gorycz i zniechęcenie. Ale to sztuczki diabelskie, by zdyskredytować Pana Boga, by oddzielić nas od miłości Bożej, by zaszczepić w nasze serca, bracia i siostry, niechęć, zaszczepić taką gorycz, że ja już więcej nie chcę, ja nie potrzebuję, ja nie wierzę, ja nie ufam, ja jestem zrezygnowany. Właściwie co mi daje nabożeństwo? Po co mam chodzić do kościoła? A po co mi czytać Słowo Boże? Jesteśmy zniechęceni do modlitwy. Bracia i siostry, diabeł jest specjalistą od manipulowania naszym umysłem, naszymi myślami, naszymi emocjami. I oto czytamy w 2 liście do Koryntian, w 2 rozdziale i wierszu 11, takie słowa: ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania, w innym przekładzie zamysły, są nam dobrze znane. Specjalista od knowań. I dlatego też, bracia i siostry, tenże sam autor, apostoł Paweł, który znał te knowania diabelskie, który się nie poddał mimo wszystko, który powiada: mimo wszystko ja wiem, komu uwierzyłem. Halleluja. Ten sam apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 10 rozdziale i wierszu 4, napisał taką oto myśl: gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania diabelskie. Halleluja. On wiedział, że to są diabelskie sztuczki, aby nas odciągnąć od Boga, aby nas zniechęcić do Pana, aby, bracia i siostry, poniżyć Pana Boga, ofiarę Chrystusa w naszych oczach, abyśmy, bracia i siostry, wzięli sprawy w swoje ręce. Paweł tego nie zrobił. Paweł powiedział: dla mnie największą wartością jest Jezus Chrystus. A bracia i siostry, ta gorycz zawsze się pojawia. Oto chciałbym przypomnieć nam pewną historię z życia Eliasza.
Jeżeli byśmy sobie otworzyli pierwszą księgę królewską, rozdział 17. Bracia i siostry, na temat pierwszej części tego rozdziału parę miesięcy temu usługiwałem. Mówiłem o Eliaszu, bracia i siostry, który żył słowem Pana. I tam ten rozdział zaczyna się od takiego pięknego epizodu, kiedy Bóg mówi do niego: idź nad potok Kerit, ponieważ ja zleciłem krukom, aby ciebie żywiły. I rzeczywiście tak było. Sobie pamiętacie, przypomniałem nam tę historię, naświetliłem ten piękny, romantyczne chwile, które przeżywał Eliasz. Oto sobie siedział nad potokiem, nogi sobie moczył w potoku, o nic się nie martwił. Kruki przynosiły mu jedzenie na czas, rano, w południe, wieczorem, miał śniadanie, miał obiad, miał kolację, bracia i siostry, o nic się nie musiał martwić. Potem Biblia powiada, że bracia i siostry, kiedy wysechł potok, poszedł do wdowy, ta wdowa go karmiła, mimo że była bardzo biedna, to znowuż sielankowy obraz błogosławieństwa Bożego. Biblia powiada, że nie miała mąki, ale na słowo Eliasza, kiedy wkładała rękę do garnka z mąką, zawsze mąka była i zawsze piekła placki z dnia na dzień dla siebie, dla swojego syna, dla całej rodziny, również dla Eliasza. I wydawałoby się, że och jak, że wszystko cudownie, bo idziemy z Panem Bogiem, bo Pan jest naszym Bogiem. Halleluja. Ale bracia i siostry, ta sielanka nie trwała długo. Oto ta sielanka trwa, bracia i siostry, do wiersza 18. A nawet do 16. Biblia powiada w wierszu 16, pierwsza królewska, 17 rozdział. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Jakie cudowne! Wyobrażam sobie, jakie mieli wspaniałe śniadania, obiady, kolacje. Cieszyli się, nie musieli nawet pracować. Bańka z oliwą była ciągle pełna, mąki nie brakowało. Nic, tylko siedzieć i ucztować. I bracia i siostry, wspaniale jest chwalić Boga, kiedy wszystko jest alleluja. Wspaniale jest, bracia i siostry, chodzić na nabożeństwa, kiedy wszystko nam się udaje, kiedy awansujemy w pracy, kiedy nasze biznesy dobrze idą, bracia i siostry, kiedy dzieciaki nasze chcą chodzić do zboru. Ale co się dzieje? Jak zaczynamy reagować? Kiedy nasze dziecko zaczyna wpadać w złe towarzystwo, kiedy, bracia i siostry, nasze dziecko zaczyna przyjmować kokainę albo heroinę, jak słyszeliśmy, kiedy, bracia i siostry, nasze dziecko ucieka z domu, kiedy pojawia się pierwsza, druga, trzecia choroba, kiedy moim najlepszym przyjacielem jest 5 lekarzy w mojej najbliższej przychodni, kiedy, bracia i siostry, szpital w Gliwicach, onkologiczny, to już jest już mój drugi dom. Co wówczas się dzieje z naszym życiem, bracia i siostry? I tak było też w życiu Eliasza. Nikt nie jest wolny od tego. Bracia i siostry, nawet jeżeli dzisiaj jest alleluja, to każdego z nas dopadną takie chwile. To nie jest proroctwo ani nade mną, ani nad moją rodziną. Po prostu takie jest życie. I Eliasz też to przeżył. Mąż Boży. Kruki. Takie cuda przeżył. A tutaj, bracia i siostry, w wierszu 17 czytamy: po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł: daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Dopóki żyjemy, bracia i siostry, jeszcze możemy wszystko znieść. Nawet jeżeli rzeczywiście te cierpienia, te problemy, te kłopoty biją nas po naszych plecach dzień za dniem. Ale jaka tragedia, kiedy pojawia się śmierć? To jest naprawdę tragiczne. A bracia i siostry, ten moment najbardziej wykorzystuje diabeł. Pojawia się gorycz. Nie wytrzymujemy tego. I bracia i siostry, zobaczmy,
jedna, bracia i siostry, tragedia, a dwóch ludzi zostało zaszczepionych goryczą. Ta wdowa, która z taką goryczą wyrzuca do Eliasza: po co do mnie przyszedłeś? A również, bracia i siostry, ta kobieta, która z taką goryczą zaczyna sobie wyrzucać: Bóg pamięta wszystkie moje grzechy, Bóg mnie ukarał za moją przeszłość. Dlaczego? 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 I zobaczmy, bracia i siostry, ile goryczy w jej wypowiedzi. A również ta gorycz przelała się na Eliasza. Bracia i siostry, modli się do Boga i ma wyrzuty sumienia, że był w tym domu. Ma wyrzuty sumienia: Boże, dlaczego mnie tam zaprowadziłeś? Panie Boże, przeze mnie umarł ten syn. Panie Boże, gdybym ja tam nie był, może by dalej była szczęśliwa rodzina, biedna, ale szczęśliwa. Bracia i siostry, jedno wydarzenie, a dwóch ludzi zaszczepionych goryczą, to są te sztuczki diabelskie. Diabeł chce zrobić wszystko, aby w naszym życiu, kochani, zlikwidować obecność Pana Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie swoje grzechy, na nowo się nimi obciążamy. Już nie słuchamy Pana, tylko oskarżeń i sumienia. Jakby Bóg miał amnezję. Przed chwilą czynił cuda, błogosławił, a za chwilę mnie karze, mnie bije, bo przypomniał sobie moje grzechy sprzed 15 lat i karze mnie teraz chorobą, albo mój syn umiera, bo ja 20 lat temu zgrzeszyłem. Bracia i siostry, to są te sztuczki diabelskie. Właśnie tak spowodował w umyśle tej niewiasty, tej kobiety. Mój syn umarł, bo ja 15, czy 20, czy 50 lat temu zgrzeszyłam. Patrzcie, jak diabeł potrafi naszymi umysłami manipulować, bracia i siostry. Zobaczmy, jak diabeł potrafi okręcać i kręcić chrześcijan na wszystkie strony. Jakby Bóg zapomniał. I wczoraj mi błogosławił, wczoraj była oliwa, wczoraj była mąka. Wczoraj była modlitwa wieczorna przy stole. Wczoraj cała rodzina siedziała i wszyscy byli tacy szczęśliwi. A dzisiaj tragedia i pierwsza rzecz, co się dzieje: Panie Boże, dlaczego mi przypominasz moje grzechy? Panie Boże, dlaczego mnie karzesz? Panie Boże, dlaczego? To jest sztuczka diabelska. Ta gorycz to nakierowanie czarnego światła na Pana Boga. A widzisz? Twój Bóg jednak nie jest taki miłosierny. Twój Bóg jednak tak bardzo ciebie nie kocha. Twój Bóg jednak zapomniał o tym. Zobacz, przypomniało mu się o twoich grzechach. A w Biblii jest napisane, że co człowiek sieje, to będzie żął. I diabeł zaraz ci przykręci śrubkę i zaraz ci przypomni ten werset biblijny. Ale bracia i siostry, to nie jest tak. Biblia nam powiada, że ten, który wyznaje swoje grzechy, doznaje miłosierdzia u Pana Boga. I Pan Bóg zapomina o naszych grzechach. I nie przypomni ci za 15, za 20 lat, żeby ukarać twojego syna czy twoją córkę, aby ukarać ciebie również. Bo wczoraj Pan Bóg ci błogosławił, a dzisiaj ciebie karze. To nie mój Bóg, to nie Bóg Betanii i to nie Bóg apostoła Pawła, ani nie Bóg Eliasza, bracia i siostry. Nasz Bóg taki nie jest. Kolejna pułapka, w którą wpadł właśnie Eliasz. Siebie obciążamy za niepowodzenie i śmierć innych. Jedna śmierć, a dwoje ludzi oskarżonych, matka i Eliasz. Sztuczka diabelska, wycisnąć z ludzi tyle goryczy, ile się da. Oskarżyć i zdołować. I dlatego też, bracia i siostry, apostoł Paweł się temu nie poddał. Zobaczmy, wymienia całą listę tragedii swojego życia, a jednak na koniec swojego życia powiada: ja wiem, komu zaufałem, halleluja. Ja się nie poddam, diable. Ja wiem, że ty nie masz szans. Ja będę burzył te diabelskie warownie, o czym czytaliśmy, o czym napisał w drugim liście do Koryntian. Udaremniamy ukryte knowania diabła, napisał apostoł Paweł. Bracia i siostry, dziś chciałbym to uczynić również na tym zgromadzeniu. Objawić tobie, że to nie Bóg ciebie karze, że to nie Bóg jest zły na ciebie, że to nie ty jesteś winien, że takie czy inne tragedie ciebie spotkają. Ważne jest, abyś ufał Panu Bogu. Amen.
Ważne jest, abyś nie dopuścił tej goryczy w swoim sercu. Ważne jest, abyś nie dopuścił tych oskarżeń diabelskich do swojego serca, że przez ciebie, że ty i tak dalej, i tak dalej. Bracia i siostry, jakież to wspaniałe, nie słuchać diabelskich oskarżeń, tych diabelskich zamysłów, tych diabelskich knowań. Właśnie w tym drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 6, Paweł powiada: już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Wiecie, to nie był jakiś młokos. To nie był młody człowiek, który dopiero się nawrócił, pełen gorliwości, zachęca ludzi do Chrystusa. Bo to był narkomanem, a teraz jest wolny. Tydzień temu przyjął Chrystusa i dla niego cały świat to alleluja. Bracia i siostry, to mówi dorosły, dojrzały człowiek, którego historię przed chwilą przedstawiłem. Wiecie, porusza mnie jego słowo, który właśnie nawet będąc w więzieniu powiada: ja wiem, komu zaufałem. To jest stabilny umysł. To jest fundament, na którym można oprzeć swoją wiarę. To jest człowiek, na którego można się zapatrzyć. Ja wiem, komu zaufałem. A tutaj brzęczą łańcuchy. A tutaj ciemno i lochy. A tutaj reumatyzm, bo bracia i siostry, siedzi w bardzo wilgotnej piwnicy. Siedzi długo. Zimno mu jest, prosi o płaszcz swoich przyjaciół. Od czasu do czasu idzie na rozprawę sądową. Biblia powiada, on sam pisze, nikt przy mnie nie stanął. Byłem tylko sam. A jednak znosi te ręce z łańcuchami, te schorowane swoje ciało stawia przed Bogiem i bracia i siostry wykrzykuje: ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, że warto mu ufać. Ja wiem, jakie jest jego imię. Ja wiem, że on mnie nie zawiedzie. Ja wiem, że on jest ze mną. To jest Kościół. Bracia, siostry, to jest chrześcijaństwo. Jesteśmy atakowani ze wszystkich stron teraz przez mass media. Ostatnio słuchałem nawet, bracia i siostry, programu, w którym występowali naukowcy, wielkiej rangi naukowcy, którzy publicznie, w telewizorze, na cały świat, bo to był międzynarodowy program, wypowiadają się, dlaczego mówi się o Bogu, dlaczego w kościołach chrześcijanie, bracia i siostry i tak dalej, i tak dalej. Oni chcą, nie chcą chrześcijan. Oni się sprzeciwiają temu, żeby na przykład jak jest koronacja króla, żeby nie iść do kościoła, bo mówi, z jakiej racji tylko chrześcijanie i tak dalej. W tej chwili chcą doprowadzić do tego, żeby wyeliminować Boga, żeby wyeliminować wiarę w Boga, żebyśmy bracia i siostry wszyscy byli pod jeden sznurek traktowani, ale my wiemy, komu zaufaliśmy. Amen. Naszym Panem jest Jezus Chrystus, bracia i siostry, i my wiemy, że z Nim wygramy. I właśnie takie też słowa wypowiedział apostoł Paweł. W 2 rozdziale, jakiego Chrystusa znał Paweł? W tej samej księdze, 2 księdze do Tymoteusza, w 2 rozdziale, 1, Paweł pisze: tak więc, synu mój, bądź silny łaską, którą mamy dzięki zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem. Halleluja! Wiecie, co to znaczy? Wiem, komu zaufałem, wiem, z kim jestem zjednoczony. I wiem, że On jest ze mną w więzieniu. I wiem, że On jest ze mną w szpitalu. I wiem, że On jest ze mną, kiedy płaczę nad moimi dziećmi. Bo jestem zjednoczony w łasce Jezusa Chrystusa. Halleluja. I to jest chrześcijaństwo XXI wieku. I nie będziemy szli na kompromis, bracia i siostry. I nie poddamy się. I nie pozwolimy, aby diabeł zniszczył naszą wiarę. Amen. Nie pozwolimy, aby gorycz wybijała się w naszych wypowiedziach, wybijała się w naszych modlitwach, wybijała się w naszych rozmowach. Ja wiem, komu zaufałem. Halleluja. Ja wiem, komu zaufałem. Dlatego też, bracia i siostry, jak wspaniale mieć taką świadomość, że mam Jezusa i On jest ze mną. 2 rozdział, 13. Ale nawet gdy my jesteśmy niewierni, On trwa w swej wierności. Albo w innym tłumaczeniu, On wiary dochowuje. Halleluja. Patrzcie, to są słowa Pawła. Nawet jeśli my nie dochowujemy wiary, jesteśmy niewierni, On dochowuje wiary. Halleluja.
On jest wierny aż do końca. W drugim rozdziale, wierszu 19 czytamy: tymczasem położony przez samego Boga fundament jest nienaruszony, a na nim widnieją jakby pieczęć słowa. Zna Pan tych, którzy należą do Niego. To wszystko pisze Paweł, bracia i siostry. Ten właśnie cierpiętnik, ten może wykrzywiony przez reumatyzm, ten zziębnięty, ten głodny, on pisze, że Pan go nie opuści. On pisze, że jest fundament, na którym jest wyraźnie napisane, fundament założony przez Boga. Pan zna tych, którzy do Niego należą. Halleluja. I dlatego Paweł pisze: ja się nie martwię. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, powiedział: nawet jeżeli mój ziemski namiot, czyli moje ciało, obumrze, to ja wiem, że mam nowy namiot, nowe mieszkanie tam u Boga w niebie, halleluja, bo ja wiem, komu zaufałem, ja wiem, że idę do nieba, ja wiem, że mój Pan tam jest, halleluja. Bracia i siostry, zobaczmy, jakie to cudowne. Być chrześcijaninem, który nie ma oczu. Pomyślmy o tym. Wiecie, dlaczego Paweł tak potrafił napisać? Bo on nie oglądał się dookoła siebie. On po prostu czuł Boga sercem, a nie oczami. Wiecie, bo ty, kiedy patrzysz na swoje ręce zziębnięte, wykrzywione przez reumatyzm, kiedy jedziesz ulicą i widzisz napis Szpital Wojewódzki i wiesz, że za dwa dni tam musisz być, kiedy patrzysz na swoje dziecko, które wychodzi z domu trzaskając drzwiami, to wszystko twoje oczy rejestrują, zawsze wydobędzie się gorycz. Ale kiedy zamkniesz swoje oczy i kiedy pomyślisz o Jezusie i kiedy poczujesz, pozwolisz, aby niezależnie od tego wszystkiego ta miłość Jezusa dotknęła twojego serca, wtedy jest inaczej. Wtedy wiesz, komu zaufałeś. Wtedy wiesz, że się nie zawiedziesz. Wtedy wiesz, że On cię bardzo kocha. Twój Jezus. Nie twoje pieniądze są problemem, nie twoje dzieci są problemem, nie twoja choroba jest problemem, nie lekarstwa, które musisz kupić, a nie masz pieniędzy, są problemem, nie to, że straciłeś pracę, jest problemem, ale twoim problemem jest Jezus. Jezus, ja wiem, komu zaufałem, halleluja. I wyobrażam sobie Pawła, który właśnie tam siedzi, przeżywa to wszystko i zamyka oczy i widzi Jezusa. I widzi Jezusa. Zresztą o tym napisał. Mówi: miałem widzenie. Nie powiem wam o tym, bo ludzie nie są w stanie tego przyjąć. Ale mówi: zostałem zachwycony do trzeciego nieba. Wyobraźmy sobie faceta siedzącego w więzieniu, traktowany jak przestępca, a znajduje się w trzecim niebie. Jest możliwe? Jest możliwe, bracia i siostry. Możesz leżeć na łóżku szpitalnym i możesz czuć się w trzecim niebie. To właśnie przeżył Paweł. I to do tego zachęca młodego Tymoteusza. I ja w natchnieniu Ducha Świętego dzisiaj zachęcam zbór Betania. Bracia i siostry, problemy zawsze będą. Nie wiemy dlaczego, ale będą. Ale wiemy, że Jezus jest z nami. Amen. Wiemy, że trzecie niebo jest dla nas. Wiemy, że nawet będąc tutaj na ziemi, w samym środku tego bałaganu, w którym żyjemy, możemy się wznieść ponad to wszystko i spotkać Jezusa w trzecim niebie. Ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, że On mnie nie opuści. Ja wiem, że nawet kiedy ja zawalam, Bóg nigdy nie zawiedzie, bo On jest wierny aż do końca. I to są słowa, bracia i siostry, które poruszają serca. To są słowa dojrzałego człowieka, starca, który wie, co mówi. Wie, co mówi. Ja wiem, komu zaufałem. Na przykład 4 rozdział, wiersze 17 i 18 mówią tak: natomiast stanął przy mnie Pan i podtrzymał mnie swoją mocą tak, aby mógł aż do końca głosić Ewangelię wszystkim narodom. Wyrwany też zostałem z samej paszczy lwa. Patrzcie, Paweł pisze: ja wiem, komu zaufałem.
Wyrwany zostałem z samej paszczy lwa. I kończy, bracia i siostry, ten werset. Jemu niech będzie chwała po wszystkie wieki. Amen, halleluja. Po wszystkie wieki. Amen. Był taki kaznodzieja, bracia i siostry, Horacy Bushnell. Był kaznodzieją w takim mieście amerykańskim, które nazywało się Hartford. Usługiwał tam 47 lat. To duży okres czasu. I ten człowiek, bracia i siostry, znał bardzo dużo na pewno ludzi w tym mieście. Sam zresztą był inwalidą, mimo że był kaznodzieją, którego Bóg bardzo używał. I w jednym z swoich ostatnich przemówień, już przed śmiercią, powiedział tak. Znam Jezusa niż kogokolwiek z mieszkańców Hartford. Jaka to cudowna wieść, bracia i siostry, tak powiedzieć. Znam Jezusa lepiej niż wszystkich mieszkańców naszego miasta. To jest człowiek zakochany w Jezusie. Mimo, że inwalida, powiada, ja wiem, komu zaufałem. Jak cudownie powiedzieć, znam Jezusa. I dlatego też, kochani, kończąc nasze nabożeństwo dzisiejsze, chciałbym zachęcić nas do tego, abyś odpoczął. Abyś odpoczął. Kochani, funkcjonuje taka opowieść o Henry Fordzie. Wszyscy wiemy, że wielki biznesmen doświadczał wielu sukcesów, wyprowadził firmę, która niesamowite odnosiła zyski. I kochani, pewna historia opowiada, że tenże Henry Ford wynajął eksperta, by dokonał ekspertyzy jego przedsiębiorstwa. Czy funkcjonuje właściwie, czy wszystko jest okej. Okay. Po kilku tygodniach ekspert zrobił sprawozdanie, które było wysoce sprzyjające, z wyjątkiem jednej rzeczy. Zawołał Forda i wskazał mu na końcu hali pewne biuro. I powiada tak, za każdym razem, kiedy szedłem przez twoją firmę i kiedy szedłem przez biuro pewnego człowieka, on zawsze siedział z nogami na biurku. Mówi, jedyna rzecz, która mi się w tej firmie nie podoba, ten człowiek nic nie robi i ten człowiek naraża twoją firmę na straty. A Henry Ford powiedział mu tak, ten mężczyzna miał raz pomysł, który uratował nam miliony dolarów, a teraz jego nogi są na właściwym miejscu. Bracia, siostry, ja myślę, że twoje nogi są na niewłaściwym miejscu. Usiądź jak ten człowiek, wyłóż nogi na biurko i powiedz, wiem, komu zaufałem. Amen. Wiem, komu zaufałem i odpoczywaj w Panu Jezusie. Pan Jezus już ma pomysł na twoje życie. Pan Jezus wie, jak zaaranżować twoje życie. Pan Jezus już miał wspaniały pomysł, a teraz usiądź sobie wygodnie, połóż nogi na biurku i odpoczywaj. Pozwól Jezusowi działać i powiedz, ja wiem, komu zaufałem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochani, niech ta usługa dzisiejsza wprowadzi na nowo pewien ład w twoim umyśle, w twoim sercu, w twoich emocjach. Niech ta usługa dzisiejsza wyrzuci gorycz, którą diabeł tak bardzo zaszczepia każdego z nas. To jest wirus gorszy niż ten NH1. Gorycz, największa broń diabelska. I dzisiaj Pan Jezus w Duchu Świętym przypomina nam, wiem, komu uwierzyłem. Amen. Chciejmy przyjść do Pana i chciej oddać Mu swoje życie. I chciej właśnie usiąść z nogami na biurku i powiedzieć, Panie, Ty wszystko już dokonałeś. Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Pozwól mi odpoczywać. Ja oddaję Tobie moje życie. Tym bardziej, że ten werset, już nie miałem czasu nad tym się zastanowić, którym czytałem, wiem, komu zaufałem. W naszej Biblii tak dziwnie jest przetłumaczony, ale w oryginale wiecie, jak jest przetłumaczony? Albowiem depozyt, który jemu złożyłem, on dotrzyma aż do dnia swojego ze mną spotkania. Czyli twoje modlitwy wszystkie, czyli twoje prośby, czyli cały twój ciężar twojego życia, twój depozyt, który jemu złożyłeś, on go ma. On nie zapomniał, on nie ma amnezji. On zna twoje życie. Jeżeli oddałeś mu swoje życie, odpoczywaj z nogami na biurku. Tego ci serdecznie życzę. Przyjdźmy do Pana. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie
że Ty znasz nasze depozyty, Ty wysłuchałeś wszystkie nasze modlitwy, Ty znasz każdą łzę, którą zanieśliśmy do Ciebie, Ty znasz nasz ból, Ty znasz nasze cierpienia, Ty znasz nasze szpitale, Ty znasz nasze złotówki, Ty znasz nasze rodziny, nasze dzieci, Ty znasz nasze tragedie codzienne. To jest depozyt, który Tobie składamy i Ty go znasz, Panie. Naucz nas wiary, naucz nas zaufania. Panie, naucz nas codziennie z radością, z nogami na biurku, Panie, wykrzykiwać: ja wiem, komu zaufałem, halleluja. Dziękujemy Tobie za postawę Pawła. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspaniały przykład z Pisma Świętego. Naucz nas, Panie, iść śladami mężów Bożych, którzy się nie poddali, którzy nie byli pełni goryczy, ale zawsze radośnie uwielbiali Jezusa, bo wiedzieli, że Jezus nigdy nie zawiedzie. Panie, spraw, aby taki był Kościół Betania, abyśmy byli ludźmi wiary, ludźmi, którzy chwalą imię Jezusa i nie żyją oczami, nie żyją widzeniem, ale żyją wiarą, bo Jezus jest z nami. Dziękujemy Tobie, Panie. Amen, halleluja. Kochani, zaśpiewajmy jedną pieśń. Jeżeli chciałbyś wyznać Jezusowi, że kochasz Go, że wiesz, że Mu ufasz i masz problemy, ale chcesz je tu dzisiaj zostawić, zapraszam Ciebie do modlitwy. Zakończymy nasze nabożeństwo modlitwą. Wyjdź do przodu. Zrzucimy tu wszystkie ciężary. Zostaw Panu swój depozyt i wyjdź stąd wolny, z radością. Ja wiem, komu zaufałem. Halleluja. Wyjdźmy do przodu i módlmy się do Pana i uwielbiajmy Jego imię. Halleluja.